Amfibia to i Wiem, może trochę dziwny sposób na zaczęcie odcinka, ale musiałem to powiedzieć. Amfibia to i Czasami natrafiamy na kreskówki słabe, wręcz niemożliwe do oglądania, nasze oczy i uszy krwawią tylko na myśl o obejrzeniu takiej produkcji? Czasami też jednak znajdujemy perełki, które po obejrzeniu wręcz odmieniają nasze życie. Zostają w naszej pamięci na lata i z chęcią do nich powracamy, czy to myślami, czy to po prostu nie z dany tytuł. Tak więc zdajemy sobie pytanie, do której kategorii można zaliczyć amfibie? Do żadnej z powyższych. Amfibia jest, powiedziałbym, gdzieś po środku. Jasne, jest to moim zdaniem bardzo dobra kreskówka i poleciłbym każdemu, ale niestety nie wywołuje ona u odbiorcy takiego efektu wow. Czy zapomnimy o niej bardzo szybko? Jest to całkiem prawdopodobne, ale czy to oznacza, że będziemy się na niej jakoś źle bawić? Wręcz przeciwnie, dostarcza ona bardzo dużo fanu i przede wszystkim jest bardzo zabawna. Coś, co zasługuje na wyróżnienie w przypadku tej kreskówki, to to, iż ma ona niesamowicie dobre punchline'y i nieironicznie chyba najlepsze, jakie widziałem w jakiejkolwiek kreskówce. Każdy żart jest bardzo przemyślany i nie mamy wrażenia, że którykolwiek z żartów jest słaby bądź po prostu nieudany. Więc dla osób, którzy przede wszystkim szukają dobrej komedii, będzie to strzałem w dziesiątkę. Ale jednocześnie seria ma też jedną wielką wadę, a mianowicie taką, że jeśli macie arachnofobię lub entomofobię, to absolutnie odradzam wam oglądanie tej serii, a to z takiej racji, że praktycznie każdy przeciwnik, jakiego na swojej drodze spotykają bohaterowie to albo jakiś gigantyczny pająk, albo jakikolwiek inny gigantyczny owad. Ja jestem jedną z tych osób, mam i araknofobię i entomofobię, więc dla mnie oglądanie tej kreskówki to był jeden wielki horror. Raz nawet wydarłem się na cały głos, gdy pojawił się jumpsker z gigantycznym pająkiem. Było to dokładnie w odcinku, w którym bohaterowie szli na biwak. Przez ten aspekt parę razy zastanawiałem się czy nie zdropować tej kreskówki, ale ostatecznie obejrzałem ją do końca i stwierdzam, iż pomimo tego wszystkiego było warto. Główną bohaterką jest Anne, która kradnie pozytywkę ze sklepu i po jej włączeniu ona oraz jej dwie przyjaciółki Sasha i Marsi trafiają do świata, którym rządzą żaby, ropuchy i jaszczurki. a zamiast zwierząt mamy wspomniane gigantyczne owady. Podczas tego całego multiwersalnego przeniesienia się bohaterek, zostają one rozdzielone i teraz każda stara się odnaleźć swoje przyjaciółki i znaleźć drogę do domu. My śledzimy losy Ann, która trafia do miasteczka zamieszkałego w głównej mierze przez żaby. Zaprzyjaźnia się ona ze Sprigiem, który żyje na farmie wraz ze swoim dziadkiem, którego nazywają hap co jest skrótem od jego pełnego imienia i nazwiska, czyli Hapedaja Planters, oraz z jego siostrą Polly, która jest jeszcze kijanką. Przygarniają oni An i szybko staje się ona częścią ich rodziny. Serial ten widać, że z góry był zaplanowany od początku do końca i pomysł był dokładnie na trzy sezony, głównie przez to jak poszczególne sezony wyglądają, co się w nich dzieje oraz gdzie się dzieje akcja danego sezonu. Nie ma tu raszowania fabuły. Powiedziałbym nawet, że jest wręcz przeciwnie, fabuła idzie bardzo powoli do przodu, choć im dalej w las, tym w tej fabuły jest więcej i więcej. I tak dla przykładu pierwszy sezon poza dwoma odcinkami w całości jest epizodyczny. Nie ma tam ani grama przemycania głównej fabuły serialu. Mamy dzięki temu okazję bardziej poznać bohaterów oraz postaci drugoplanowe, co przyczynia się do tego, iż jesteśmy w stanie bardziej się z nimi utożsamić i polubić ich. Drugi sezon natomiast już bardziej zagłębia się w fabułę. Poznajemy w nim też głównego antagonistę serii. Nie powiem wam kim on jest, bo mógłby być to lekki spoiler, ale po prawdzie idzie się tego łatwo domyślić już w pierwszych sekundach, gdy pojawia się na ekranie. Dodatkowo ten sezon w przeciwieństwie do pierwszego wychodzi poza tereny miasteczka i okolic, a nasi bohaterowie podróżują po całej Amfibii. I tak, tytułowa Amfibia to nazwa krainy, w której rozgrywa się cała akcja, dzięki czemu sami możemy być wytkami tego, jak wygląda ten świat. A worldbuilding w przypadku tej produkcji... jest okej. Okay. Nie jest to poziom jakiegoś w pierścieni czy Wiedźmina, no umówmy się, czy czegokolwiek innego, ale myślę, że jak na kreskówkę emitowaną na Disney Channel jest satysfakcjonujący. Porównując do innych kreskówek powiedziałbym, że worldbuilding jest gorszy niż na przykład w takim avatarze czy Wakfu, ale lepszy niż w moim ukochanym Infinity Train, co muszę niestety przyznać z bólem serca. Choć widzę tu niewykorzystany potencjał w przypadku tej produkcji, bo świat, jaki zaprezentowali nam twórcy, aż prosił się o większą eksplorację i naprawdę dało się wycisnąć z tego coś więcej. Tym bardziej że twórcy pokazali wiele razy, że są w stanie to zrobić, jeśli tylko chcą. W pewnym momencie, dokładniej w drugim sezonie, Ann i reszta natrafiają na tajemnicze ruiny, i tak naprawdę, poza naszymi domysłami. Nie wiemy, czym one były, kto je stworzył i tak dalej, a myślę, że byłby to ciekawy element, który można by było dodać do lore tego świata. Jednak Amfibia, gdy już wprowadza jakiś ciekawy motyw, to prawie nigdy do niego nie powraca. A szkoda, bo tak jak powiedziałem, był to kawał ciekawego materiału na ogromny i ciekawy świat przedstawiony. Trzeci sezon to natomiast jedna wielka nawalanka, albo przygotowywanie do tej walki. Każdy odcinek przypomniony jest akcją i w sumie można powiedzieć, że tak jak w każdej innej kreskówce mamy jeden odcinek finałowy, tak w przypadku Amfibii, od połowy trzeciego sezonu jesteśmy świadkami jednego wielkiego finału. A sam finał również myślę jest całkiem satysfakcjonujący. Choć osobiście uważam, że najlepszy odcinek całej Amfibii to True Colors, który jest finałem drugiego sezonu. I jeśli na początku odcinka pojawia się ostrzeżenie, że mogą pojawić się w nim sceny drastyczne i osobom o słabych nerwach odradza się jego oglądanie, to wiedzcie, że coś jest na rzeczy. Natomiast wracając do finału całej serii, bo znowu zmieniam temat. Osobiście uważam, że jest satysfakcjonujące, jak już powiedziałem. Choć nie ma tego takiego jebnięcia, które mogłoby wywołać u widza ten efekt wow. Gravity Falls wymazuje pamięć jednej z bardziej lubianych postaci i pokonuje bilecyferkę cyferkę przebiegłym podstępem, co dodatkowo poprzedzone jest wielkim chaosem w postaci dziwnego Gedonu. A Amfibia... No po prostu główna bohaterka nawala się z głównym zwolem i nawet zagrożenie w postaci spadającego księżyca zostaje rozwiązane w bardzo normalny sposób. Przez co ma się wrażenie, że pomysł na papierze w momencie tworzenia początku wątku wydawał się zajebisty, a potem twórcy stwierdzili, że w sumie to nie ma sensu podkręcać wskaźnik zajebistości i lepiej jest go wyregulować i ustabilizować. Ale pomimo tego wszystkiego, co tu teraz mówię, wciąż uważam ten finał za jak najbardziej udany i myślę, że praktycznie każdy, kto zdecyduje się na obejrzenie tej kreskówki będzie usatysfakcjonowany z jego zakończenia, jak i ogólnie całości. Ale ja za to jestem cholernie nieusatysfakcjonowany z tego, jak stosunkowo mało czasu poświęca się postaciom drugoplanowym. Rzadko kiedy można spotkać się z odcinkiem, który skupia się bardziej na jakiejkolwiek innej postaci niż tych pierwszoplanowych. Co trochę, a nawet bardzo mnie boli, bo postacie te wydają się wręcz postaciami epizodycznymi. Poza paroma wyjątkami nie są one w ogóle rozwijane. A nawet te wyjątki, czyli postacie, które jakkolwiek zostały ruszone, Ruszane są w bardzo niewielkim stopniu I dla kontrastu mogę przytoczyć przykład The Old House W przypadku którym każda z postaci drugoplanowych jest rozwijana I to bardzo dobrze rozwijana Dalej są to postaci drugoplanowe Więc nie mają aż takiej roli jak główna bohaterka Ale odnosi się wrażenie, że naprawdę są to pełnoprawne postacie I nawet postać, która miała być początkowo jednorazowym gagiem W jednym odcinku pod koniec drugiego sezonu Została w prosty sposób na tyle rozwinięta Że spokojnie może konkurować z innymi bohaterami A ja mogę z całego serca powiedzieć, że jest to moja ulubiona na postać całej serii. No i mamy taką amfibię, gdzie każda postać wprowadzona jest tak naprawdę po nic, tylko po to, żeby była. I amfibia z sezonu na sezon wprowadza coraz więcej postaci, i coraz więcej z nich nie jest rozwijana. Tym bardziej, że w pewnym sensie serial ten sam uniemożliwia sobie rozwijanie tych postaci z uwagi na to, że bohaterowie trafiają do miejsca, gdzie reszty postaci drugoplanowe, które zostały wprowadzone na początku serii nawet nie ma. Więc jak rozwiązać ten problem? Może wprowadzimy więcej bohaterów, których podobnie jak w przypadku poprzednich też nie rozwiniemy. I przez ten aspekt ciężko było mi się zżyć z jakąkolwiek postacią, gdyż w pewnym momencie zdając sobie sprawę, że ja jej tak naprawdę nawet nie znam. Chyba że mowa o Marsji. Mars jest zajebista. Jeśli miałbym wskazać jedną postać, która została bardzo dobrze poprowadzona i rozwinięta, to byłaby to właśnie ona. W szczególności to co zrobili z nią w trzecim sezonie. I tak jak będę narzekał i krytykował innych bohaterów tej kreskówki, tak z czystym sumieniem muszę pochwalić twórców za to jak napisali postać Marsi, Ale dobra, bo co z głównymi bohaterami, czyli z Hapa, Polis, Sprigiem i oczywiście Ann. Są okej, okay. znowu, nie porwali mi jakoś niesamowicie. Na pewno mogę powiedzieć, że są łatwi do polubienia i przez to, że jest im poświęcone dużo czasu antenowego, to można się z nimi jakkolwiek zżyć i z przyjemnością śledzić ich losy. Na wyróżnienie, myślę, zasługuje design głównej bohaterki, którym jarałem się przez cały czas oglądania tej kreskówki i jarać się skończyć nie przestanę. Mówią tu oczywiście o tym, jak chaotyczny on jest, czyli wiecie, patyki i liście we włosach oraz fakt, że posiada ona tylko jeden but, bo drugi gdzieś zgubiła. Słowem zakończenia, mogę powiedzieć jedynie, że pomimo wad, które tu wymieniłem, wciąż polecam ten serial każdemu, a wam mogę podziękować za wysłuchanie mojej recenzji. Życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.